też istotne będzie wypracowanie przez ten powołany międzyresortowy zespół jakichś dodatkowych kryteriów, które by mogły szacować, w jakim zakresie ta opieka jest wymagana. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Pani poseł Kornelia Wróblewska, proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Bardzo żałuję, że nie ma z nami już pana ministra. Cieszę się, że przynajmniej został pan dyrektor. Rozmawialiśmy na poprzedniej komisji o wspomnianej ustawie, którą złożyłam w ubiegłym roku. To jest, przypomnę, druk 1100, który dokładnie odnosi się do tego problemu. Uważam, że nie możemy odrzucać tej petycji tak po prostu, ponieważ z kilku powodów. Jak sam pan zauważył, są wyroki Trybunału Konstytucyjnego do tego problemu, które wypadałoby po tylu latach jednak wykonać. To po pierwsze. Po drugie, środowisko czeka. I środowisko za każdym razem powtarza, że bez względu na to, jakie są rządy, to oni stoją, protestują, składają postulaty, a rząd za każdym razem im odpowiada, że po 100 latach zostaną te ich postulaty zrealizowane. I to trochę tak wygląda. Po trzecie, ja bym nawet poszerzyła tą petycję, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ja rozumiem, że... Przepraszam pani poseł, my nie możemy poszerzać petycji. Nie, rozpatrujemy petycję i musimy się do niej odnieść. Tak, 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 ale chciałabym tylko rozszerzyć temat, w którym rozmawiamy, jeśli mogłabym. Bo mamy nie tylko zasiłek, specjalny zasiłek opiekuńczy. Tutaj pan dyrektor wspomniał, że jest jeszcze zasiłek dla opiekuna, który jest chyba w tej samej kwocie, w związku z tym i dotyczy tego samego problemu, w związku z tym należałoby go również wyrównać ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Dodam, że to było składane w 2016 roku, w związku z tym to już nie jest kwota 1300 zł, tylko po waloryzacji w tym roku chyba 1402 zł, o ile dobrze pamiętam. Trzecia sprawa. Wspomniał pan, że został powołany specjalny zespół międzyresortowy do zajęcia się dokładnie tym tematem. Ja przypomnę, że zespół chyba działa, przynajmniej było ogłaszane, że zaczyna działać od stycznia chyba ubiegłego roku, nie wiem, powstał chyba w kwietniu. Wielokrotnie miałam obiecywane przez pana ministra Michałkiewicza, że będę miała możliwość udziału w tych pracach zespołu. Później dostałam od pana dyrektora odpowiedź, że niestety jestem tylko posłem, w związku z tym w pracach zespołu międzyresortowego nie mogę brać udziału, a przed sekundą osoby ze środowiska osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, które nas oglądają, napisały mi, że mimo prawie rocznego działania tego zespołu, ich temat jeszcze nie został poruszony. Więc ja pytam, nad czym państwo pracujecie i co wy tam robicie, że ci ludzie cały czas czekają. Miał być powołany specjalny zespół, który miał przyspieszyć pracę, a niestety został powołany chyba tylko po to, żeby odwlekać w czasie. Ja w imieniu tych osób pytam, co państwo zamierzacie zrobić, biorąc pod uwagę różne opinie różnych środowisk, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i nie zadowala mnie odpowiedź, że państwo nie macie pieniędzy. Bo ja wielokrotnie na mównicy sejmowej mówiłam, że to, ile ja będę miała dzieci, zależy od mojej decyzji. Ale to, czy mi się rodzi dziecko niepełnosprawne, albo czy ktoś z mojej rodziny ulega wypadkowi i staje się osobą niepełnosprawną, to nie jest moja decyzja. I państwo w takich sytuacjach powinno pomagać. Więc ten miliard, o którym pan wspomniał, czy też trochę więcej, bo ustawa, którą złożyłam, opiewa na kilka chyba miliardów, biorąc pod uwagę potrzebne koszty do jej sfinansowania, jest niczym w stosunku do 500+, które państwo rozdajecie ludziom, a jak wspomniałam, decyzja, ile ja będę miała dzieci, jest moją decyzją i ingerencja państwa nie jest tu potrzebna. Jeżeli państwo ma ingerować, to w sytuacjach totalnie kryzysowych i niezależnych od tego, co człowiek może zrobić w tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę, pan poseł Warwas.